Siemanko Ziłaski, takie tło? Chyba dobre, nie? Takie zostawimy. Saltek będzie mi tutaj asystował. Takie będzie dobre. Super. Dziękuję Ci za te piękne podarki. Ha, podarki, bo są podarte. Ale nie są one niezbędne do nagrania. Jak być czarodziejem dla swojego psa? Umieć z papieru zrobić piłkę. Tecz. To się wytnie. Ogólnie jak chcecie więcej takich cudownych materiałów z nami, prawda, Salteczku? Z nami. Chodź tutaj ładnie. No chodź tutaj. Tu wejdź. Tu wejdź do Natalki, tu z tyłu. Hopsa. Ty chcesz zabawę, ale teraz jest robota i nagrywamy. Teraz musimy nagrywać. Teraz to jest nagrywanie, nie może być teraz zabawy. No. Chodź tu do roboty, chodź. Dobra, Ziłaski, jak chcecie więcej takich cudownych materiałów z nami, edukacyjnych, tutaj na YouTube'a, to koniecznie zostawcie komentarz i suba. No bo wiecie, żebyśmy mogli to tworzyć dla Was, to musicie tutaj być. To jest takie pierwsze Wasze zadanie. No powiedz. Ale my już słyszeliśmy ten pomysł. Zabawa nie. Teraz jest YouTube i nagrywanie ważnych rzeczy. Okej? Okej? A tu się coś rozłączyło. Jeszcze raz. Uwaga. Lumos! Tu miałeś asystować w tle, jak wszystkie psy trenerów. Te psy trenerów zawsze tak leżą w tle i są takie ładne. No i kit tej. O tym, jak nie robić nagrywek. Jeszcze raz. Uwaga. Lumos! Cześć kochani, witam Was serdecznie. Jestem Naty Zielińska, to mój psiak Salto. Jestem opiekunką swojego psiaka. Mam nadzieję, że najlepszą. Postanowiłam dla Was przygotować materiał, co zrobić, żeby nie zwariować w święta z psem, a bardziej co zrobić, żeby pies nie zwariował święta z nami. Podzielimy sobie to na trzy części, ten materiał. Pierwsza część to będzie, jak przygotowywać się do świąt, żeby no nie robić psu w głowie totalnego zamieszania. Druga część będzie o tym, co robić, kiedy zapraszamy gości do nas. A trzecia część o tym, jak w gości wybieramy się z psem my. No to zaczynamy. Kochani, słuchajcie, nie wiem, czy wiecie, zakładam, że wiele osób nie wie, ale święta w domu, w ogóle święta, jakiekolwiek imprezy, nawet nie musimy myśleć sobie o gwiazdce Bożym Narodzeniu, tylko każdy taki czas, kiedy przygotowujemy się na jakąś imprezę, jest czymś bardzo, bardzo emocjonalnym dla psa. Dlaczego? Ano kochani, dlatego, że dzieją się rzeczy inne niż zazwyczaj, dzieje się mnóstwo innych rzeczy niż zazwyczaj i uwaga, Wy jako opiekunowie, Wy jako właściciele macie w sobie również bardzo dużo emocji i najczęściej jakich? Tych negatywnych, ponieważ coś się spaliło, czegoś nie kupiliście, czegoś zapomnieliście i nasze psiaki uważają, że tego dnia wydarzy się jakaś totalna katastrofa. Na pewno znacie te wszystkie memy krążące w internecie. Umyłaś okna, zrobiłaś turbo zakupy, no to jeszcze gówno burza w chacie i będziemy mieli klimat świąt idealny, atmosfera świąt już będzie całkowicie wpisana w naszą rzeczywistość. No i kochani, tak to jest, tak to jest. Tyle jest tych przygotowań, tyle jest tych rzeczy, które musimy zrobić, załatwić tego dnia, że emocjonalnie jako ludzie nie dajemy sobie z tym rady. Ale również pamiętajcie o tym, że odczuwają to nasze psy. Więc kochani, co zrobić, żeby w takim dniu przepełnionym nowymi rzeczami, różnymi bodźcami, sprawić, żeby nasz pies pomimo wszystkiego był dużo spokojniejszy niż my. Skoro my nie umiemy i nie możemy, chociaż można się tego nauczyć, to chociaż zróbmy tak, żeby nasz psiak był wyczulowanym stworzeniem. I więc od czego zaczynamy taki dzień stricte imprezowy? Tutaj na ten moment skupiamy się na Wigilii, jednakże tak jak już wspomniałam wcześniej, jest dla psa bez różnicy, czy my robimy Wigilię, czy 40 męża, czy 18 córki, zawsze w takich sytuacjach pojawiają się emocje. Punkt pierwszy, zabierzcie od rana psa na długi spacer. Na długi spacer dlaczego? Żeby po długiej nocy odpoczynku, prawda, której wymagamy od naszego psa, dostał taki power
swoich potrzeb, znaczy dostał taki power do realizacji swoich potrzeb, żeby mógł sobie powęszyć, żeby mógł sobie pobiegać. Popracujcie tam z nim, pobawcie się z nim, potrenujcie różne rzeczy, ponieważ wtedy od rana psiak dostanie takiej pozytywnej energii, wy się dotlenicie, wyjdziecie trochę z tej chaty, w której dzieją się wszystkie te emocje i gwarantuję wam, że taki wspólny spacer zrobi wam bardzo dobrze, tak? I dla psiaka, i dla człowieka. Takie wyjście od tego wszystkiego, zostawienie tematów i po prostu wzięcie kilku głębokich wdechów. Kochani, w momencie, kiedy gotujecie, dzieją się takie rzeczy, rozstawiacie, przesuwacie meble, no dzieje się taki naprawdę domowy chaos, na ten czas zalecam wam po prostu zamknięcie psiaka w jakimś cichszym pomieszczeniu z kością do gryzienia, po to, żeby nie widział, że nagle w tej chacie zaczyna się, nie wiem, przeprowadzka, jakieś dziwne manewry. My robimy te manewry tu. Dlaczego? No bo jakby wiecie, to jest emocjonujące dla psa. Pies nie rozumie, dlaczego dzieją się takie, a nie inne rzeczy. Nie krzyczcie na psa i postarajcie się mówić spokojnym głosem. Gwarantuję wam, że to nie przez waszego psa oblaliście się barszczem i nie przez waszego psa zapomnieliście kupić prezentu dla cioci Tereni. Pies jest takim też jednym z domowników, na którym próbujemy rozładować swoje emocje. Pamiętajcie, że to jest Bogu winny stwór, który absolutnie nie ma nic wspólnego z waszymi fakapami. Okej, poranny spacer, nie krzyczymy na psa, znajdziemy mu fajną przestrzeń w domu i naprawdę, jak macie wyżywać się na psie, z tego wszystkiego, jakby to jest totalnie często zrozumiałe, jesteśmy ludźmi i różnie reagujemy w różnych sytuacjach, to po prostu starajmy się, jak co, mieć mniej relacji z tym psem niż więcej, bo po co macie wzajemnie się nakręcać, po co macie budować sobie jakieś takie niefajne emocje, jeszcze tutaj może zdradzają się jakieś oczekiwania, więc jakby lepiej sobie darować, zdecydowanie. Teraz, bardzo ważna sprawa. Co, jeśli zapraszamy gości do nas? I macie mnóstwo stresu z tym, że na przykład wasz pies skacze i wita się z przychodzącymi gośćmi. Okej, mieliście cały rok, ale nie przepracowaliście tego tematu, żeby wasz psiak nie skakał na gości. Uwaga, można to zrobić, można psa tego nauczyć, żeby nie skakał po ludziach, ale dobra, nie macie tego zrobionego. No i wasz stres, że goście przyjdą poubierani, w ogóle jakby, no będzie gruby temat, że jakby pies skacze na super poubieranych gości. No to teraz, kochani, macie dwa wyjścia. Albo przepracować cały rok pracy z tematem w godzinę, to wam się nie uda, więc też się nie irytujcie na psa, że zaczynacie 15 minut przed przyjściem gości uczyć go, żeby na nich nie skakał, bo jakby nie, to nie działa. Druga sprawa jest taka, że prosicie gości, żeby przychodzili w eleganckiej górze i na przykład mieli na dole spodnie dresowe, ponieważ u was jest taka rzecz, że pies sprawdza wszystkich gości przy wejściu, czy nie wnoszą ze sobą niebezpieczne narzędzi. Możecie to ugryźć żarcikiem, kawałem albo jak tam sobie chcecie. Czyli żebyście wy mieli święty spokój, żeby rzeczywiście gościom pies nic nie zniszczył, tak? Jakiejś wypasionej kiecki, spódnicy, rajstop albo czegokolwiek takiego. Mówicie gościom, żeby przychodzili na luzie w dresach, jakby wiecie, taki amerykański styl, swetry, dresy, jest równie fajny, żeby przysiąść do stołu, jeżeli macie psa. Drugi taki trik, który mogę wam sprzedać i którym mogę powiedzieć, że bardzo często działa, czy ja naprawdę mam tutaj papierki w tle? Otwieraliśmy kalendarz adwentowy, wybaczcie tutaj za ten Saigon. O, ładnie czysto. Na czas wchodzenia gości do domu psiak jest zamknięty w osobnym pomieszczeniu i dopiero kiedy goście wejdą, rozpłaszczą się i w ogóle wypuszczamy psiaka, żeby pozbierał sobie te wszystkie zapachy, przywitał się z gośćmi. Dlaczego? Ponieważ pies w tym zamkniętym pomieszczeniu troszeczkę ostudzi swoje emocje. Oczywiście wypuszczamy go wtedy, kiedy nie skacze na drzwi, nie szczeka i nie robi największej afery świata, tylko dopiero kiedy się troszeczkę uspokoi. Na ten czas, kiedy ci goście chodzą, rozpłaszczają się, no to jakby też możecie mu dać jakiegoś fajnego gryzaka. Dwa gryzaki w czasie świąt to akurat wasz pies nie przytyje 10 kg, więc uwaga, możecie to zrobić. Jak mi tak ktoś powie, do czego mamy dawać psu tyle gryzaków, to jest jeden dzień, jeżeli to nam pomoże, żeby nasz pies po prostu zachował zdrowy rozsądek, psy mają rozsądek, w miarę zdrowy mózg, a żebyśmy mogli odetchnąć, to jak najbardziej możecie to zrobić. Więc wy zamykacie sobie psa, goście wchodzą i dopiero wypuszczamy psa na zdecydowanie niższych emocjach, on wtedy nie będzie skakał po ludziach. To jest taka rzecz, którą zawsze w takiej sytuacji możecie zrobić.
Kolejna sprawa, jeżeli waszego psa nakręca pukanie do drzwi, dzwonienie dzwonkiem, to pamiętajcie, że każde zadzwonienie dzwonkiem, każde zapukanie do drzwi, kiedy ci goście będą przychodzić o różnym czasie, będzie nakręcało te emocje. Więc postarajcie się, żeby wasi goście pojawili się o jednej godzinie. Wiem, że to dosyć trudne, ale jeżeli macie fajną rodzinę, która rozumie, że pracujecie ze swoim psem i ten pies jest różny, bywa różny, no to wtedy poproście ich, żeby w miarę się zebrali, a wy na przykład możecie po nich zejść i nawet możecie wchodzić bez dzwonka i bez pukania do drzwi. Uważam, że to jest sztos pomysł. Jak wasi najbliżsi was szanują, to powinni móc dla was to zrobić. Wy się już nalataliście, narobiliście wigilii, więc oni chociaż przyjdą o jednej wspólnej godzinie. Słuchajcie, ja nie mówię o tym, żebyśmy stworzyli regulamin, który rozdamy gościom, chociaż pokusiłabym się po tylu latach, może ja go nawet dla was napiszę. Chcecie, żebym napisała regulamin taki świąteczny dla waszych gości, żeby wasze psy miały fajnie? Dajcie znaka w komentarzu, bo jeżeli tak, to ja jestem w stanie to zrobić. I może w sumie też byśmy przygotowali dla naszych gości taki regulamin. Ale dobra, pomijając ten fakt, że nie macie tego regulaminu, to jednak to, że goście, kiedy są u was w domu, jakby trochę przystosowują się do zasad, które u was panują, to pamiętajcie, że jeżeli wy nie karmicie psa jedzeniem ze stołu, to absolutnie uprzedźcie gości, że u was takie rzeczy się nie dzieją. Możliwości, że wujek Heniek zacznie testować z psem wszystkie kapusty i grzyby oraz ryby, które są lepsze. Nie ma możliwości, że babcia Henia zacznie mówić, o Jezus, jaki ten pies jest chudy, dajcie mu trochę ryżu, albo cokolwiek takiego, to jest ważną wasze zasady, nie karmicie psa ze stołu, to absolutnie tego nie róbcie. I jeśli jednak jesteście team, że coś tam ze stołu dla psa wrzucacie czasem do miseczki, to pamiętajcie o tym, że ostrożnie, ok? Wszystko, co dajecie psu, sprawdźcie, czy pies może to jeść. Bo uwaga, ta sekunda radości waszego psa, kiedy dostanie kawałek czegoś, a potem dwudniowy problem z jelitami u psa, to gwarantuję wam, że lepiej dać mu znowu fajną przekąskę, fajnie przystosowane pożywienie dla psiaka. Jest tego mnóstwo teraz na rynku, mnóstwo marek, mnóstwo firm wydały naprawdę świąteczne super przekąski, karmy i wszystko razem wzięte, w tym są nasze przekąski, które wam serdecznie polecamy z Bafili. W smakach wigilijnych nawet, słuchajcie, ale są przystosowane dla psa i psu się nic od tego nie wydarzy. I kochani, w tym naszym domu zachowujemy się normalnie, jak na co dzień. Jeżeli na co dzień wasz pies wskakuje na kanapę, to nie udawajmy przed gośćmi, że on tego nie robi. O matko, laki, zejdź z tej kanapy i zrzucacie i zwalacie tego psa. On nie wie, co się dzieje, słuchajcie, w takiej sytuacji. Bądźcie konsekwentni, jeżeli wasz pies jest kanapowcem i chce wejść na tą kanapę, no to jakby to jest, wiecie, no nie nauczycie znowu psa w 5 minut nowych zasad tego domu. Więc postarajcie się, pomimo na przykład dużej ilości osób, zachować normalność tego psa, taką codzienność. Jeżeli postanowicie go zamknąć w innym pokoju, to też chociaż 2-3 dni wcześniej poćwiczcie to, że on ma pobyć sam w ciszy i w spokoju. I gwarantuję wam, że na pewno będzie mu o wiele lepiej, o wiele spokojniej w innym pomieszczeniu, niż na przykład, jeżeli miałby z wami siedzieć i gdzieś tutaj mocno się emocjonować tymi rzeczami, które są, czy dyskusjami. Czy już skończyliście tę szkołę, czy nie skończyliście, czy już będziecie teraz wychodzić za mąż, czy w ogóle jakby gadki również polityczne są różne, więc może jeżeli pies może spędzić ten czas w innym pokoju, to może warto? Bo ja czasem miałabym chęć spędzić ten czas w innym pokoju. Więc kochani, jesteście w swoim domu, zachowujecie normalność. A teraz uwaga, jeśli wybieracie się z psem do rodziny, do znajomych, ogólnie odradzam wam tego. Jeżeli macie możliwość zostawienia psa w chacie, to go zostawcie. Gwarantuję wam, że on woli zostać sobie w spokoju ze swoją kością, z muzyką relaksacyjną, niż jechać i słuchać tych wszystkich ludzi, ich super pomysłów na życie i w ogóle wszystkiego. Tak jak wy czasem wolelibyście zostać w chacie i poglądać telewizor, tak samo gwarantuję wam ma wasz pies. Nie musicie, nie targajcie go do znajomych, do bliskich. Jeśli już musicie, nie macie innego wyjścia, musicie zabrać ze sobą psa, to pamiętajcie o tym, żeby wziąć mu niezbędne rzeczy, które potrzebuje, tak? Jego posłanie, jego kawałek rzeczy, którą położycie w bezpiecznym, fajnym miejscu dla niego, gdzie on w każdym momencie, w każdej sytuacji będzie mógł się udać na to swoje logowisko, będzie mógł się poczuć po prostu bezpiecznie, więc pamiętajcie o tym, żeby u gości,
wśród gości, tak, jakby gościa, mieć ze sobą potrzebne rzeczy dla swojego psiaka, w tym chociażby miseczkę z wodą, okej? Bo bardzo często w tym całym chaosie zapominacie, że wasz pies musi coś zjeść, musi się napić, więc po prostu przygotujcie sobie taką świąteczną torbę dla psa, ktoś może powiedzieć porąbane, w ogóle z psem się idzie i już. Być może, jak ktoś jest ogólnie ignorantem rzeczywistości, to może tak zrobić, jednakże jeżeli ktoś chce być świadomym opiekunem i właściwie opiekować się psem, powinien również właściwie przygotować się do takiego wyjścia w gości. Jeśli jesteście po raz pierwszy w nowej przestrzeni z psem, pies nie zna ludzi, pies nie zna otoczenia, to pierwsze co robicie, to pozwalacie psu obwąchać całe mieszkanie. Przechodzicie sobie z nim po prostu, żeby obwąchał każdą przestrzeń. Dlaczego? Pies będzie spokojniejszy, że zdjął wszystkie potrzebne mu zapachy i mniej więcej kuma i wie, kto tu mieszka, co się dzieje i o wiele będzie mu łatwiej po prostu udźwignąć ten temat. W ogóle zawsze, jak wchodzicie gdzieś do restauracji, do nowego pomieszczenia, przejdźcie się z psem po całej tej przestrzeni, wasz pies będzie spokojniejszy, prawda? Będzie takim pięknym i wychillowanym i długim piesełkiem, jak widzicie tutaj na kamerze, moim piesełkiem, tak? Dla was coś jeszcze będzie niejasne, coś będziecie się wahać, czy to jest dobre dla waszego psa, czy niedobre dla waszego psa, to dawajcie znaka w komentarzach, ja oczywiście postaram się wam poodpisywać. Albo Saldek będzie wam odpisywał, bo on chyba wszystko wie, bo nie słucha. Chyba wszystko, chyba ma, że dobrze, chyba za dobrze na te święta będziesz miał. Wybieracie potrzebne rzeczy dla psiaka, pokazujecie mu przestrzeń, dajcie sobie chwilę luzu, tak żeby on też czuł ten luz, nie stresujcie się tymi rzeczami, nawet jak przy stołach będą padać jakieś rzeczy, które was denerwują, typu zrób sobie dziecko zamiast tego psa, bo jakby to jest jeden z moich ulubionych ostatnio tekstów. Trzymamy za was mocno kciuki, na pewno poradzicie sobie przy tych wszystkich stołach wigilijnych. Jak jeszcze czegoś nie wiecie, to dawajcie znać w komentarzach, my tutaj dla was jesteśmy i kochani, życzymy wam dużo szczęścia, dużo zdrowia i wytrwałości. Mua, powodzenia! O matko, też cię kocham, misiaku mój! No jesteś najwspanialszym psem, ale to, że mnie kochasz, to i tak muszę nagrać ten materiał. Nie mogę się teraz z tobą bawić. Obiecałam im, że nagram ten materiał. I co? I co w związku z tą sytuacją mi powiesz? No, też cię, myszko, kocham bardzo. Kocham cię. No, jesteście świadkami prawdziwej miłości między człowiekiem a psem. No, taki wspaniały kundel, taki wspaniały.